Hej, cześć, siemanko, z tej strony Muzyka TV, witam was na kolejnej reakcji na kanale, teraz ten Fałki się skończył. Sprawdzimy sobie ten numer razem, wiem, że wyszedł 2-4 na spoty, ale poczekałem sobie troszkę. Wcześniej niestety nie mogłem nagrać, miałem trochę napięty grafik, ale już jestem. Dzisiaj koncert w Katowicach, GG Gang gra, podobno Fałki, Adiś też będą, też tam będę, więc feel free, żeby coś tam pokminić sobie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No i co, Fałki się skończył. Nie ma nic do dodania. Let's see, co to nam przyniesie. No ja cały czas to samo nawijam. Cały czas ci troić. Nie można, stary. Lil Sancti go, you're a cold motherfucker. Ogi się skończył. Nie wiesz o co chodzi, to chodzi o papier. Weź mi nie pierdol o trapie. Jestem na innym etapie, mam pieniążki w banku i sukę co chapię. Mam paliwo w baku i zajawę na cash. Ty mówisz o rzeczach tych, które nie łapiesz. Pędzi na pasku, na głowie Bangladesz. Lepiej zwróć na mnie uwagę, dawno zgubiłem rozwagę. Powiedz dziewczynie, by zgubiła wagę. Było chujowo, to dawałem radę. Ale Fałki zaczęła rzucać te wersy o tych grubych klackach w ogóle. Znaczy, nie wiem, przynajmniej z tych starych odrzutów i w ogóle wcześniejszych numerów, jakich słuchałem. Na mnie 2019-20, jakiś tam przełom, myślę, że te numery były słuchane u mnie, to nie było chyba tak dużo takich wersji. No chyba, że nie słuchałem numerów, w których było to wymieniane, jest taka opcja, ale wątpię. No, ale no nie, śmieszne. Pięć twoich czynszów, dziwko mam w szafie. Widziałem dużo, więc już się nie gapię. Kochałem dupę i poznałem zdradę. Wszystko co czuję jest kurwa nie takie. Wszystko co czuję przelewam na papier. Poznałem typów tych co mocnie w japie. Poznałem typów co zajebą w japę. Jak dużo mówisz, miałem ziomala odzipiał od grudy. A drugi ziomal odzipiał od dupy. Trzeci ma długi i liczy na cudy. Czasem nie kumam co zrobić by tu żyć normalnie. Myślę o cashu, a potem o pannie. Czuję, że rosnę, a potem, że spadnę. Let's go, Big Fałki. Zrobiły wodę mi z mózgu jebane melanże. Jestem chłopakiem z osiedla, co ma wyjebane na jebaną branżę. Razem z rodzonym braciakiem zostaliśmy kurwa zostawieni przez własną matkę. Nie było dobrze nam zawsze, a powiesz coś o nim, to zrobię wam ja. Ciężko mi do kogo, czegokolwiek się odnieść, bo to tak na kurwa dobrze. Generalnie, jeżeli chodzi o lirykę, no to same fakty, no to jest takie przedstawione jakby życie i wszystkie te. Jak to się mówi, wszystkie kurwa sytuacje, które musiał przejść i tam i ziomki, no jednak no słyszycie, no bo przekaz jest jakby dokładny. No, ale kontynuując też, miałem w życiu wielu takich ziomków, o których właśnie mówi Fałki w tym numerze, którego właśnie albo, nie wiem, dupa pojęła, albo jakieś dragi go wzięły i już nie wraca do tego, kim był wcześniej. No to jest kurwa smutne, no ale takie są realia, jak ktoś nie chce pomocy, no to ciężko mu pomóc, wtedy tylko pomoc zostaje mu indywidualna, nie? Więc, no, fakty, same fakty. Jadkę kurwie, dawasz dokładkę kurwie. To co przewijasz na bicie to kurwa absurdy. Mówisz coś kurwa o łapaniu chwili. Ja nigdy nie miałem tej funkcji. Nigdy nie miałem tej opcji. Włożyłem w muzykę, wiesz, całe jebane życie. A oni pierdolą, że Fałki się skończył. Kurwa kondomy, jak wchodzę w... Jebać hejterów, nie? Jebać was. Naprawdę, ja nie rozumiem w ogóle jak trzeba być smutnym człowiekiem, żeby jebać kogoś. Kto robi cokolwiek. Jak można kogokolwiek jebać za to, że coś robi? Ja tego kurwa nie jestem w stanie zrozumieć. Nawet jeśli coś jest słabe, to ja tego nie krytykuję, bo ktoś jednak włożył w to pracę, nie? No wiecie o co chodzi. Jak można jebać i śmiać się z czegoś, co jest słabe w waszej opinii, tylko dlatego, że po prostu wam się to nie podoba. No więc to jest taki popierdolony paradoks. Nie wiem, to tak jakby wy siedzicie nad prezentacją w szkole, bo pewnie ci, co hejtują, mają jeszcze szkołę za pasem. Więc nie wiem, robicie prezentację 20 godzin, kurwa, przychodzicie do szkoły, prezentujecie, a ma pani mówi wam, że jebane gówno. Nie wiem, postawcie się w tej sytuacji, no kap. Budynek to przypilnuj żony. Ja czuję się lepszy od wszystkich, bo wiem, że mam pomysł. Przy twoich ambicji to drony na trapie. Ja myślę wyłącznie o papie. Ja jestem idol i raper lub spłynny fake hustler. Pomyśl trzy razy jak zaczynasz gadkę, kurwa. Na... Kmieniłem dychy na pakę z ziomalem z podwórka. Mam ziomala w pace i to smutne w chuj. A jego dupa się puszcza. Nie mów mi kurwa o głębokiej wodzie, bo mordo puściłem tam nurka. Chcesz wejść na szczyt i szukasz tam windy. Ja wszedłem tam po pagórka. W ogóle to jest ta miejscowa, co my kontra oni było, nie kręcone z tego co wiem. Na klipie. Poważny temat generalnie ten numer, takie trochę rozliczenie i Łukasz właśnie chce pokazać jak wiele on przeszedł, jak wiele ma dalej na barach, a ludzie nie zdają sobie z tego sprawy i mówią, że się kurwa skończy. No, słabe to jest generalnie z ludzi, którzy
od strony ludzi, którzy tak właśnie piszą i tak robią, no ale nic nie zrobić, no ludzie w internecie czują się anonimowi i nie wiem, czy jest jakakolwiek rada temu, no ludzie czasami nawet im się coś podoba, a będą to jebać dla zasady po prostu, żeby tylko mieć poklas swoich ziomków, którzy też to hejtują, wiecie o co chodzi, tak to niestety działa. Co do numeru, zajebiście dobrze, bicik fajnie się kręcił, bardziej widzę, że, ale jednak bardziej się skupiłem na samej liryce w tekście, aniżeli na brzmieniu, więc jeżeli chodzi o brzmienie, będę musiał tego przysłać jeszcze raz na pewno, ale brzmieniowo no na pewno było dobrze, dobry beat Lil Santiago na produkcji raczej nigdy nie zawodzi. No i co, no bardzo dobry numer, dobrze się tego mi słuchało i no liryka postawiona na pierwszym miejscu, no i wynieśmy z tego numeru to, że jednak taki kurwa pusty hejt, nieuzasadniony i jebanie kogoś dla zasady nie ma najmniejszego sensu. Keep it up, Łukasz, bo jest wysoko, jest bardzo dobrze, no i lecimy z tym wszyscy. Wielkie pozdro.